Witajcie, z tej strony Mini Angel. Pora na moją ulubioną linię. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ADC na bocie. Jest to bez wątpienia najtrudniejsza, ale i najciekawsza z dróg. Słowo AD Carry z angielskiego Attack Damage Carry znaczy w dosłownym przetłumaczeniu nieść obrażenia od ataku i dokładnie tak jest. Linia ta cechuje się przede wszystkim największymi obrażeniami fizycznymi, a co za tym idzie najsłabszą przeżywalnością. Do dzieła! Zaczynając grać linię od bota, powinniśmy wziąć pod uwagę to, że nie będziemy grać sami. Po twojej stronie zazwyczaj jest jeszcze support i właśnie to od niego zależy, jak będziesz grał. Postaraj się pomyśleć o sobie jako snajperze, którego głównym celem jest trzymanie się za plecami swoich sojuszników i ostrzał z daleka. Na początku meczu nie jesteś zbyt silny, bazujesz głównie na swoich autoatakach i tutaj głównym celem jest farma. Na tyle mocno ważna, że support, który gra z tobą na linii, oddaje ci wszystkie miniony. Jeśli jesteś na początku swojej drogi w LoLu, postaraj się, aby przed 6 levelem prawie wcale nie wdawać się w walkę. Trzymaj się za linią swoich minionów. To rolą supporta jest podtrzymanie dystansu przeciwników, a nie twoją. Weź do siebie te rady, bo głównym błędem AD Carry, szczególnie na początku, jest właśnie to, że idą przodem. Twoją bronią jest dystans, a piętą Achillesa twoja obrona, więc musisz tak próbować rozegrać grę, aby przeciwnik nie miał możliwości do ciebie podejść. Wróćmy do porady z pierwszej części poradnika. Na początku, grając linię AD Carry, polecam ci ustawić ustawienia tak, byś miał w skrótach klawiszowych w ruchu gracza zaznaczone kliknięcie ruch ataku gracza pod klawiszem A. Dzięki temu, nawet jak nie trafisz kursorem bezpośrednio w przeciwnika, twoja postać zaatakuje wroga najbliższego twojemu kursorowi. W walkach z graczami jednak istnieje szansa, że trafimy w miniona, który mógł zaplątać się pod nogami naszego przeciwnika. Ale i na to mamy sposób. Kolejnym protipem będzie ustawienie w skrótach klawiszowych pozycji tylko na bohaterów pod dowolny klawisz. Ja nauczyłem się używać Z. Działa to tak, że jeśli trzymasz wciśnięty klawisz Z, to wówczas twój kursor ignoruje miniony i możesz zaatakować tylko przeciwnego gracza. Bardzo przydatne, ale i trudne, bo musisz trafić kursorem bezpośrednio na gracza. Na samym początku gry w LoLa radziłbym ci używać A, by nauczyć się farmić i poznać mechanikę gry. Z biegiem czasu, jak już obeznasz się z LoLem, warto zacząć uczyć się grać tak, by ignorować miniony przyciskiem Z podczas walki z graczami. Kolejną najtrudniejszą, ale i dającą najlepsze rezultaty umiejętnością, jaką powinieneś cały czas szkolić na AD Carry, jest ruch po każdym autoataku. Dzięki tej mobilności będziecie dużo ciężej trafić, a do tego uciekając będziesz w stanie zabić przeciwników. Przechodząc do teamfightów, najważniejsze jest to, byś trzymał się cały czas z tyłu. W środkowej części gry dla większości graczy będziesz na 2 lub 3 skille, dlatego w ułamek sekundy są cię w stanie zabić. Biorąc to pod uwagę, powinieneś wejść w teamfight dopiero wtedy, gdy twoja drużyna już walczy. Przeciwnicy wtedy spalą już większość skilli, a ty wejdziesz i zaorasz ich wszystkich. Tyczy się to również momentów, w których masz przewagę nad graczami. Nawet jak jesteś nafidowany, to jeśli zabłądzisz, przeciwny asasyn jest w stanie to bardzo łatwo wykorzystać. Staraj się nie biegać sam, trzymaj się zazwyczaj swojego supporta. I na koniec pamiętaj, że LoL jest tylko grą. I jeśli ktoś wybrał supporta, to stwierdził przed meczem, że jego rolą będzie próba pomocy tobie. Dlatego jeśli twój support nie daje rady, postaraj się z nim dogadać, a nie walczyć. Bo wroga masz po drugiej stronie, a nie koło siebie. Zanim przejdę do opisu mapy, chciałbym ci jeszcze coś polecić.
Rok temu przeniosłem swój numer do Premium Mobile. Płacę niecałe 30 zł i mam wszystko nielimitowane, a do tego aż 30 giga internetu. Nie mam problemu, by grać na tym internecie właśnie w LoL'a przez przenośny hotspot z telefonu. Nawiązałem współpracę z Premium Mobile i w opisie filmu znajdziesz link z taką samą ofertą, z dodatkowymi zniżkami i bez problemu przeniesiesz numer od doczesnej sieci. Najfajniejsze jest tym wszystkim w to, że jest to umowa na czas nieokreślony, więc możesz zrezygnować, kiedy tylko zechcesz. Naprawdę polecam. A teraz wracajmy do opisu mapy na bocie. Rozpoczynając mecz, zazwyczaj twoim pierwszym zadaniem jest pomoc twojemu junglerowi. I uważaj, żeby przypadkiem mu go nie zabrać. Jak powtarzam w każdej części, najważniejsza w tej grze jest farma, dlatego patrz na czas gry. Przy obecnym patchu powinieneś kierować się z jungli na swoją linię, gdy zegar wybije 1 minutę i 35 sekund, aby zdążyć zebrać wszystkie 6 mobów z pierwszej fali. Jako AD carry będziesz często atakowany, więc staraj się nie stać w miejscu. Stój za linią swoich minionów i pozwól, aby twój support podgryzał przeciwników. Jeśli zaczynasz grę od dołu, absolutnym wymogiem jest rozświetlona jungla konkretnie w tym miejscu. Staraj się wycelować wardem w sam środek tych krzaków. Przy pierwszym powrocie supporta powinien postawić tutaj pink warda. Nie zaszkodzi, abyś ty również kupił pinka. Dzięki temu, jeśli przeciwnik zniszczy pinka supporta, będziesz mógł postawić w jego miejsce swój. Jeśli grasz agresywnie i linia walki przemieszcza się bliżej wieży przeciwnika, warto również postawić warda w tym miejscu. I tutaj postaraj się, aby postawić go jak najgłębiej jungle. Pamiętaj, że z bota blisko jest do Drake'a. Pierwszy smog zazwyczaj jest robiony w okolicach 6 levela. Jeśli masz niewykorzystanego pinka, warto jest go postawić w tym miejscu. I tu również postaraj się postawić go tak, abyś widział i smoka, i część rzeki. Pozwoli ci to uniknąć gank, a do tego twoja drużyna zdąży zareagować na próbę przejęcia obiektywu. Jeśli gramy z drugiej strony, jest bardzo podobnie. Przenosząc walkę bliżej przeciwnej wieży, postaraj się, aby to miejsce było zawsze oświetlone. Co do krzaków, też warto postawić w nich pinka, chociaż często jest on rozwalany przez przeciwnego bota. Bot jest linią, gdzie można złapać dwa zabójstwa na raz. Jungler będzie ci wchodził na plecy bardzo często. Postaraj się być zawsze przygotowanym. Jeśli zastanawiasz się, kim grać, to właśnie przyszła pora na wybór bohaterów. Na dzień utworzenia tego poradnika ADC-ków jest 17. Nie wiem, co tu robi Jasiek. I właściwie każdy ADC jest świetny. Najbardziej polubiłem grę na Wayne. Ma niesamowite, nieuchronne obrażenia przebijające pancerz. Do tego jest bardzo mobilna, można nią robić pentakille samemu, przekozacka postać. Kolejnym świetnym ADC-kiem, który skacze po każdym ataku, jest Kalista. Jest ona bardzo trudna, ale jeśli opanujesz jej ruchy, możesz samemu niszczyć całe drużyny. Dalej pokażę ci Jhina, postać, która ma niesamowite obrażenia i bardzo długi dystans. Ale by nie było tak dobrze, po 4 autoatakach musi przeładować broń. Również rewelacyjny ADC i tworząc ten poradnik, wygrałem nim grę, gdzie od początku graliśmy 4-5. Wstawię ten mecz później. Zagraj sobie jeszcze Lucianem. Również zupełnie inna postać niż wszystkie, bo po każdym skillu ma podwójny autoatak, więc musisz nim na przemian używać skilli z autoatakiem. Na bota często chodzi się ze znajomym supportem. I tu Riot zaproponował nam parkę, która jeśli gra razem, dostaje dodatkowe bonusy. ADC-kiem jest Xayah, a supportem Rakan. Jak widzisz, jeśli dobrze zagracie we dwójkę, to jesteście w stanie wygrać z 3 przeciwnikami. Jeśli wolisz jednak grać na daleki dystans, to rewelacyjna jest również Caitlyn. Świetnie działa w teamfightach, stawia pułapki i co 6 atak trafia headshota, zadając dodatkowe obrażenia. Jak widzisz, na każdym ADC-ku mam jakąś masterię. Jest to moja ulubiona linia. Polecam ci szczerze zagrać każdym z nich. Zbliżamy się do końca tej części poradnika.
Jeśli dotarłeś do tego momentu, jeszcze raz zapraszam Cię do odwiedzenia strony Premium Mobile, która znajduje się w opisie tego filmu. W kolejnej części poradnika skupię się na opisaniu Ci, jak działa support. Poradnik do supporta znajdziesz pod numerem 5. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zapraszam Cię, abyś zrobił to teraz. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i komentarza. Dzięki temu zwiększymy zasięg tych poradników. A teraz niech moc będzie z Tobą. Cześć!